Do naszego programu dodamy sobie po prostu jednego producenta jeszcze. Mamy dwóch konsumentów A i B. Zróbmy sobie z tego rozpakowanie krotki. No i jeden producent niech będzie P. I to ma być my producer. Producer. A więc musimy go zaimportować. Zrobimy sobie tutaj ładne okrągłe nawiasy. Piszemy my producer. Cudzysłów. Wycinamy puste linie. I mamy nasze wątki. Dwóch konsumentów. Póki co jeden producent. Uruchamiamy nasz program Python Producer Consumer i widzimy ten nasz zgeneralizowany print, którego teraz się pozbędziemy, gdyż nieładnie, aby nam typy danych coś wypisywały. Kontynuując nasz przykład Producer Consumer, potraktujemy teraz te nasze D-types jako po prostu interfejsy czy bazowe typy dostarczone przez cały nasz program. A zatem napiszemy sobie teraz myTestProducer, zdziedziczymy myProducer i zaimplementujemy sobie tylko proces self args kawu args pass. Zmieniamy tu na myTestProducer. Test może nie jest złym słowem, zmieńmy test na example, tutaj i tutaj. I tak samo sobie zrobimy z konsumentem. Consumer. I tu, gdzie mamy my consumer, zrobimy sobie my example consumer. I tym sposobem nasz przykładowy kod będzie w tym samym pliczku. Oczywiście poprawiamy tutaj jeszcze my consumer. Opiszmy sobie teraz zakres naszych prac związanych z producentem, kolejką oraz czytaniem danych przez konsumentów. Zacznijmy od spisania naszych założeń. Może być jako docstring. A zatem to sobie możemy przenieść tutaj. Po pierwsze, producent wrzuca dane na kolejkę. Konsumenci ściągają dane z kolejki, a sama kolejka musi być zabezpieczona przed zmianą przez dwóch producentów, dwóch jednoczesnych producentów lub zabezpieczona przed błędami transakcji zapisu i odczytu. Kolejką, o której cały czas mówimy, jest po prostu kolejka z domyślnego modułu Q. Kolejka to po prostu Q. Q. Wejdziemy sobie teraz do dokumentacji Q i zobaczymy, że jest to klasa, której obiekty mają jakiś maximum size, a przynajmniej mogą go mieć. Kolejka przyjmuje w tym celu argument max size w swoim konstruktorze. Ale mamy tutaj też mutex, czyli coś związanego z lockiem. Lock to po prostu tutaj semafor. Mutex, czyli wzajemnie wykluczające się. Usually exclusive. Czytamy komentarz. Mutex must be held whenever the queue is mutating. A to oznacza, że ta kolejka powinna być sama w sobie thread safe. Sprawdzamy. Full lokuje mutex, ale put, czyli zapis,
Zdaje się tego nie robić. Put jest blokujący, musimy się udać więc do dokumentacji zewnętrznej. Wchodzimy więc na stronę python.org do sekcji dokumentacji. Wyszukujemy sobie kolejkę i czytamy, że kolejka implementuje już pewne scenariusze multiproducer i multiconsumer. Co więcej, jest tutaj napisane, że klasa kolejki implementuje już mechanizmy synchronizacji. Oznacza to, że nie ma żadnej potrzeby z naszej strony implementowania blokowania zapisu i odczytu z tej kolejki. Kolejka dba o to już sama w sobie. Rozbijmy sobie jeszcze parser wątków na parser dla producenta. Producer parser. Taki argument parser, którego rodzicem będzie właśnie utils parser. I taki sam parser zrobimy dla konsumenta. Consumer parser. Spróbujemy je sobie tutaj teraz oba dodać. Producer parser oraz consumer parser. Oba te parsery mają opcję minus n threads. Nasze minus t. Ta opcja powinna nam skonfliktować. Spróbujmy uruchomić program. Python producer consumer help. Utils has no attribute producer parser. Producer parser. No, bo to już nie jest utils, tylko u nas. Próbujemy jeszcze raz. I widzimy problem z minus help. No, dodajemy sobie tutaj znowu add help false. Add help false. I teraz przynajmniej powinniśmy dotrzeć do konfliktu właśnie z minus t n threads. Można by tutaj rozważać, czy napotkany przez nas problem jest ograniczeniem argparts. Moim zdaniem n threads jest zbyt generyczne, gdyż my chcemy mieć osobne opcje dla producenta i dla konsumenta, a więc nie jest to ten sam parser. To nie jest ta sama opcja, tylko możemy to dodać bezpośrednio do naszego parsera jako konkretne argumenty. Parser add argument n producers. Krótka opcja minus p. Długa opcja n producers type int default. Int default 1. To samo dla konsumentów consumers type int default 2. Print args dict. Czyścimy, wywołujemy help. I mamy tutaj opcję. Teraz zechcemy użyć tych opcji. Są to dla nas liczby określające ilość wątków dla konsumentów i producentów. Zatem w tym przypadku będziemy sobie konsumentów literować od A, B, C, D, E, F, G, H, I. J to jest 10. No i tego będzie tyle, ile wyjdzie nam maksymalnie w args n consumers. Consumers. Natomiast producentów, producers, będziemy sobie O, P, Q, E, S, T, U, V, W, X, Y, Z. No, przeliczyliśmy się do X. Wychodzi 10, tak? 27. X, Y. No to już dodajmy Z, a tu K. I będzie po 11.
No dobrze, to teraz spróbujmy użyć w ogóle tych naszych klas konsumenta i producenta. I tu się chociażby zadzieje print, print self i w konsumencie też. Tworzymy jakieś wątki, więc powinniśmy w teorii coś zobaczyć. Producer. Mamy konsumer, konsument A i B, bo było ich dwóch, i producent P. Czyli jeżeli popatrzymy sobie w help, możemy tych producentów zrobić więcej. Niech będzie ich trzech. Pojawiają się tu P, Q, R. No faktycznie. Ten nasz slice listy. A konsumentów moglibyśmy mieć na przykład czterech. I faktycznie działa to dynamicznie. Są to wątki. Ale żeby to udowodnić, dopiszmy sobie tu threading. Current thread. Ident. I to samo w konsumencie. Jak widać, kod nam się powtarza, więc wygląda to tak, jakbyśmy chcieli mieć kod debugujący MyWorker. Raz, dwa, każdy inny. Chociaż tu jest jakiś glitch. B i C wydają się być tym samym. Tak samo D i P. Oraz R. Przyjrzyjmy się programowi. Powtarzają nam się identyfikatory wątków. Tutaj mamy 528, tutaj 528. Jest to identyczny numer. Tu jest niby producent, tutaj konsument. Wygląda niby na to samo. Więc weźmy sobie ten nasz name, który mamy, i przekażmy go też do wątku jako naszą nazwę. Oprócz tego, że do samej klasy, do konstruktora klasy naszego workera przekazujemy sobie name, przekazujemy też nazwę do wątku. Zamiast ident wpiszmy sobie tutaj name, tutaj też name. Ale tutaj w self name będziemy mieli nazwę z konstruktora. Uruchomimy sobie to. Widzimy, że to są te właściwe wątki. Każdy ma swoją nazwę. Wszystko się tu zgadza. Patrzmy jeszcze na native ID. Native ID. Uruchamiamy. Widzimy co? 7273. Rosnące są to numery procesów, czyli każdy z nich był jednak osobnym wątkiem. Wróćmy więc do zagadnienia identyfikatora. I zauważmy, że faktycznie się powtarzają. Widzimy, że identyfikatory się faktycznie powtarzają. Kierujemy się do dokumentacji Python.org docs, szukamy sobie threading ident i czytamy, że identyfikatory mogą być użyte ponownie, kiedy jeden wątek się skończy, a drugi zostanie wystartowany. Dlatego te identyfikatory się nam powtarzają. Kiedy weźmiemy native ID, to zobaczymy, iż były to kolejne procesy w systemie operacyjnym. Uruchamiamy i są kolejne. Nie ma tutaj więc żadnego błędu. Pytanie zatem, czy w ogóle ten log był nam potrzebny. Być może było to nasze błędne założenie. Uruchamiamy program. Coś się tam wypisuje. Nie wygląda źle. Być może tu jest jakieś buforowanie. Natomiast to nie jest nasz faktyczny use case. W producencie chcemy wrzucać do kolejki. Q, put, najlepiej no wait. Bo nie ustawiliśmy żadnego max size dla kolejki. A w konsumencie
Chcemy z tej kolejki ściągać. Póki co też najlepiej get no wait. Uruchamiamy. No i widzimy Kraksę. Po pierwsze, patrzymy w ten błąd. Widzimy tutaj type error. Brakuje nam wymaganego argumentu pozycyjnego do put no wait. No tak, coś tam trzeba wsadzić. Wstawmy na przykład string self, czyli swoją własną nazwę. Teraz get no wait. Nie widzimy jeszcze tutaj żadnego błędu związanego z get no wait. No, coś tam jest u góry. Spróbujmy jednak uruchomić. Ten błąd polega na tym, że kolejka jest pusta. Prawdopodobnie błąd polega na tym, że konsumenci próbują wyciągać dane z kolejki, zanim producent w ogóle wystartuje. Każdy z nich dostaje wyjątek typu QEmpty i tak naprawdę nie ma już więcej konsumentów do wyciągania tych danych. Utknęliśmy zatem na jakimś problemie z kolejnością wykonywania się wątków. Jesteśmy nawet przygotowani na taką ewentualność. Wiemy, że nasz proces jest wywoływany w naszym call. Jesteśmy prawie jak dekorator tutaj. Możemy sobie przed tym i potem zrobić, co tylko chcemy. Możemy też tę wartość przejąć, wypisać i tak dalej. Natomiast możemy tutaj po prostu wypisać string self. A całość, proces, wziąć block try except i sprawdzić, co się tak naprawdę tam dzieje. Jeden producent, jeden konsument. Ok, konsument A. Producent P. Non to jest nasz output, tak? Output. Uruchamiamy. Tak, to był nasz output. Output nam jest niepotrzebny. Wywołujemy tylko proces. Literę set proces. Zostaje nam try except. Czyli jesteśmy odporni w tej chwili na ewentualne wyjątki następujące tutaj przy próbie dostępu do pustej kolejki. Gdybyśmy zatem potrzebowali takiego mechanizmu, który sprawia, że nasz kod workerów będzie odporny na wszelkie wyjątki, możemy go sobie opakować tutaj w try except. Nasz cel jest jednak inny.